odpływ liniowy powoli w stołu mógł go zrobić do końca, tak żeby tutaj nie było, fuk, ale łatwiej było przyciąć, no bo przecież tak jest łatwiej. Konstrukcja pod rękę. I to miało trzymać kurczę, nie? Panie Kurek, co pan miał na myśli? Co to jest za kombinacja alpejska tutaj? O co to chodzi? No i... Tak na bieżąco, wilgoć pod tym oczywiście jest i... Tak, oparł pan płytkę o odpływ liniowy, natomiast nie były zamontowane nóżki, które są w komplecie, które powinny go tam trzymać. No to... Co to za konstrukcja jest? Na czym to się miało trzymać? Panie Kurek, bo temat jest taki, pan mówił, że pan robił prezydentowej Kwaśniewskiej łazienkę. Też u niej woda pod prąd, pod górkę płynie? To są pierwsze podstawowe prawa fizyki. Dobrze mówię? Pod odpływem? Coś pan... Kierunki wpływu wody, a może pan myślał, że będzie napływać woda i tu wypływać spod prysznica. Na to wychodzi, nie? No tak to jest zrobione w tą stronę. To takie utrącenie w rogu, żeby pan jak miał wątpliwości, czy to ktoś zrobił, no na pewno nie pana pracownicy, ale co było przyczyną? No. To, co by było przyczyną pękania płytek w obydwu naszych łazienkach. Miejscowe placki. Jasne? Panie Robercie, tutaj zobaczymy, jak pan uszczelnił. Czy uszczelką, czy tutaj macie moją ubrałkę. Zobaczę, że zaprawą betonową. No zobacz. Robercie, tu jest zbiorniczego do odpływu, a tu jest końcówka od niego zamontowana, właściwie odległości pół metra. Co autor miał na myśli, też chciałem zapytać. Tak na deser, co potraficie zrobić? To jest ofasunek do płytek i to powinno tam być dylatacja, nie ofasunek, tylko dylatacja i to powinno się tam znaleźć, a nie wyrzucone w worku na papier między styropiany. I co to jest kurwa w ogóle za styl wyrzucania? Wiadro, wrzucić parę rzeczy i upchać gdzieś na kupę. Olivestone, no to nawet gospodarka śmieciami pokazuje wasz brak w ogóle jakiegokolwiek ogarnięcia.